tvpodkarpacie.pl. W dniu dzisiejszym podpisałem umowę przedwstępną z udziałowcem większościowym spółki Galeria Sanok o sprzedaniu temu udziałowcowi wkładu, które miasto wniosło w aporcie w tą działkę. To jest 3 304 tysiące zł. Jest to kwota stosunkowo duża, ona na pewno zostanie wykorzystana przez miasto w sposób dobry. My musimy mieć środki finansowe, aby mieć uwolnione środki na wkłady własne do różnych projektów unijnych i to na pewno nam znacząco pozwoli. To jest umowa przedwstępna, ale już są zastrzeżenia w tejże umowie, że najpóźniej do 30 września rzeczywiście nastąpi już umowa notarialna i sprzedaż udziałów właśnie miasta w tejże spółce. Ja zdecydowanie tu z tego miejsca chciałbym podziękować właścicielom, oprócz miasta i innym, którzy są w tej spółce, że taką decyzję podjęli, bo dla miasta liczą się nie wirtualne pieniądze, które zostały zaangażowane w tą spółkę, ale liczą się rzeczywiste pieniądze, które są w budżecie i tutaj z mojej strony naprawdę duża satysfakcja. Zabiegałem o to, ale duże zrozumienie było chociażby ze strony pana Stanisława Frąca, który taką deklarację w pewnym momencie rzeczywiście w stosunku do mnie wydał i był konsekwentny, a efekt tego wczoraj na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników została taka decyzja podjęta, a w dniu dzisiejszym taką umowę przystępną ja również podpisałem. W tegorocznym budżecie miasto musiało i musi znaleźć kwotę prawie 7 milionów ze sprzedaży majątku, żeby się ten budżet zbilansował. W zeszłym roku taka kwota była 11 milionów złotych i ten budżet się nie zbilansował, bo tylko i wyłącznie ze sprzedaży majątku było 2 miliony złotych i w związku z tym ten budżet się w zeszłym roku rozsypał. W tym roku musimy go scalać i dlatego ta kwota 3 304 tysiące plus różne inne elementy, które chcemy, prawda, też już jesteśmy na etapie przetargu, chociażby przybliżony termin to jest wrzesień czy październik przetargu działek po oddziale terenowym leśnictwa, OTL-u. Tam następne kwoty będą też i w tym momencie jest szansa na to, że taka kwota rzeczywiście zaistnieje, a to nie ma dwóch zdań. No, pozwoli zdecydowanie miastu jakby trochę odetchnąć i być przygotowanym, że jeżeli nawet w tym roku będą organizowane procedury konkursowe na środki unijne do różnych projektów, my mamy szansę mieć po pierwsze możliwość kredytową, ale również możemy mieć wolne środki na wkłady własne. tvpodkarpacie.pl